Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. I ja nie będę mówił do Państwa z pozycji jakiegoś wielkiego eksperta, który będzie starał się tłumaczyć Państwu, jak wygląda rzeczywistość, tylko będę starał się zwrócić Państwa uwagę na szereg procesów, które zachodzą również w naszych życiach, które związane są z dramatyczną zmianą pozycji europejskiego kontynentu w stosunku do reszty świata. Zmiany dramatycznej, której doświadczymy w naszych życiach, którą już obserwujemy i która przyniesie wielkie zmiany w naszym codziennym życiu. I na wstępie muszę przyznać, że przygotowanie tego wystąpienia było dla mnie bardzo, bardzo trudne. Ponieważ opowiedzenie o przyszłości politycznej Starego Kontynentu w ciągu jednego wystąpienia jest w praktyce niemożliwe. Tych wątków, które należałoby poruszyć, jest zdecydowanie zbyt wiele. Bo żeby chociaż odrobinę mieć wgląd w przyszłość naszego kontynentu, trzeba wiedzieć, w jakim miejscu się znajdujemy, a to, w jakim miejscu się znajdujemy, wynika wprost z naszej przeszłości, z naszej wspólnej przeszłości, bo oczywiście Europa jest polityczną mozaiką. Jest mozaiką, która składa się z odrębnych części. Każde europejskie państwo ma do opowiedzenia swoją własną, specyficzną historię, ale jednocześnie w tych historiach przeplatają się te same wątki. Te historie wspólnie tworzą piękną i złożoną sagę, bo to te same procesy, te same idee, te same wydarzenia, często ci sami ludzie, czasami zupełnie różnie oceniani, tworzyli tło, na którym rozwijała się historia każdego europejskiego narodu. I w tym wyjątkowym momencie w historii, a uważam, że właśnie w takim momencie żyjemy, w takim momencie będziemy obserwować zmiany systemu międzynarodowego, ten dramatyczny spadek znaczenia Europy w stosunku do reszty świata będzie rezultatem procesów, które rozpoczęły się w Europie. To Europejczycy wprowadzili w ruch tektoniczne płyty, które dzisiaj wracają w postaci tsunami, które będą testować fundamenty europejskiej cywilizacji. Brzmi to dosyć dramatycznie, ale postaram się przekonać Państwa dzisiaj, że właśnie tak jest, że wyzwania, przed którymi stoimy, mają charakter cywilizacyjny. I taki czas skłania do podejmowania prób bardziej holistycznego, ogólnego spojrzenia na moment, w którym się znajdujemy, by uzyskać wgląd w to, co może zdarzyć się w przyszłości. I oczywiście jestem świadomy tego, że to się odbywa pewnym kosztem. Kosztem stosowania pewnych skrótów myślowych, uogólnień, nie wspominania o rzeczach, o których z całą pewnością trzeba by wspomnieć, gdyby tylko czas na to pozwalał. Ale mam nadzieję, że rozumiecie Państwo, że w takim czasie, mam na myśli tutaj ten moment dziejowy, ale też w takim czasie, mam na myśli jeden wykład, moje podejście do opisu rzeczywistości nie mogło być inne. Bo oczywiście nie będę starał się streszczać tutaj historii całej historii Europy. To byłoby bez sensu. Ale chciałbym choć na początku nadmienić wagę istnienia wspólnych odnośników, które towarzyszą wszystkim europejskim narodom dzisiaj. To znaczy naszych źródeł cywilizacyjnych antycznych, greckich, rzymskich, chrześcijańskich. Ale chodzi mi o coś głębszego. Chodzi mi o istnienie takiej narracyjnej osnowy, w której jesteśmy zanurzeni my wszyscy. My wszyscy tutaj, ale my wszyscy w Lizbonie, w Rzymie, we Frankfurcie i w wielu innych miastach europejskich, gdzie odbywają się podobne zgromadzenia. I to wydaje nam się naturalne, bo my wszyscy tutaj, my wszyscy we wszystkich tych miastach europejskich, w których ludzie edukują się, wiemy o tym, że Horacy zbudował pomnik trwalszy niż ze Spiżu. Znamy podstawowe fakty z życia Jezusa Chrystusa. Wiemy, że Platon był istotną postacią, jeśli chodzi o tworzenie europejskiej myśli politycznej, filozoficznej. Wiemy, że Brutus zdradził Juliusza Cezara i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Życie każdego z nas, jesteśmy socjalizowani, nabywamy zdolności do empatii, oceny dobra i zła na podstawie opowieści, które słyszymy.
I cała warstwa opowieści, które słyszymy w obrębie naszej cywilizacji, to są pewne kody kulturowe, które są dla nas wspólne. I one, to się może wydawać oczywiste, ale co wiemy o kulturze indyjskiej Rigwedy? Co tak naprawdę wiemy o Konfucjuszu w Europie? Czy japońska epopeja samurajska jest dla nas w jakikolwiek... Czy znamy tego typu treści? Co wiemy o pieśni o Gilgameszu i tak dalej, i tak dalej? To nie jest jedyne... Myślę, że wyrazem pychy jest przeświadczenie, że ten nasz kod kulturowy, te nasze opowieści są jedynymi domyślnymi opowieściami, które tworzą obraz świata na całym globie. Tak nie jest. I wydaje mi się, że jeśli spojrzymy na Europę z tego punktu widzenia, czyli że istnieją jakieś szersze kulturowe ramy, w które wpisuje się każda specyficzna opowieść o sobie każdego europejskiego narodu, to po pierwsze pozwala na inne spojrzenie na również polityczną rzeczywistość starego kontynentu. Szersze ramy, w które wpisują się konkretne przypadki konkretnych kultur, konkretnych wrażliwości. Szanowni Państwo, 800 lat temu powstało w Polsce fundamentalne dzieło literatury. I to fundamentalne w takim najgłębszym znaczeniu tego słowa, bo to rzeczywiście na tym dziele zbudowane jest właściwie niemal wszystko, co potem. I Wincenty Kadłubek w swojej Kronice Polskiej po raz pierwszy starał się przedstawić, kim my jesteśmy. W ogóle skąd my się wzięliśmy, kim my jesteśmy i po co funkcjonujemy. I obok pewnie swojsko brzmiących w Poznaniu mitów i legend wielkopolskich, obok dla mnie wychowanego, urodzonego i żyjącego w Małopolsce swojsko brzmiących legend o smoku wawelskim, obok dziejów pierwszych piastów, znajdują się zapisy o tym, jak to Polacy walczyli kiedyś z Aleksandrem Macedońskim i 3 razy pokonali Juliusza Cezara. Oczywiście to jest fikcja. Nie tak jak w przypadku smoka wawelskiego. Ale jakże ta fikcja jest znamienna, że 800 lat temu ktoś chcący przedstawić jakąś specyficzną rzeczywistość polityczną, kulturową, wprost od razu nawiązuje do Grecji i do Rzymu. To jest ten kontekst, w którym Kadłubek umieszcza polską kulturę. I dzisiaj, 800 lat później, po 1000 latach współtworzenia tej kultury, my nie musimy uciekać się do fikcyjnych zdarzeń, by uzyskać jakąś podkładkę, jakąś legitymizację tego, że jesteśmy częścią tej kultury, bo współtworzymy ją od 1000 lat. I są istotne powody, by sądzić, że ta kultura nie byłaby taka sama bez nas w ramach tej kultury. Ale pamiętając o tym, miejmy na względzie również to, że nasza okolica usiana jest ludami, które odmawiając wpisania się w tenże szerszy kulturowy europejski kontekst, już nie istnieją. I po Słowianach żyjących na zachód od Poznania, na zachód od współczesnej Polski, zostały tylko słowiańsko brzmiące nazwy miejscowości, grodów, rzek czy wzgórz. I takich ludów dookoła nas jest mnóstwo. I to, na co warto zwrócić uwagę, to, że ten szerszy kontekst, w który wpisuje się specyficzna kultura, również polska, on nie przeczy istnienia tej swojskiej rzeczywistości. Tylko wręcz przeciwnie, on legitymizuje jej istnienie w szerszym kontekście. I chciałbym od tego zacząć, ponieważ po pierwsze, właśnie wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe spojrzenie również na funkcjonowanie europejskiej polityki, że jeżeli pomyślimy o europejskiej polityce wyłącznie w kategoriach tego, gdzie leży dzisiaj centrum władzy, jakie są tarcia między instytucjami, to coś stracimy. To znaczy, to gdzieś zgubi nam się sens tego wszystkiego, bo jaki jest sens istnienia polityki europejskiej na właśnie tym ogólniejszym poziomie? To jest możliwość, to ma dać nam możliwość zachowania takich warunków, w których kształtowanie tej narracyjnej osnowy, w której wszyscy jesteśmy zanurzeni, jest możliwe, może trwać dalej. I jesteśmy przekonani o tym, że to będzie trwało, bo trwa od zawsze.
Ale lista cywilizacji, których już nie ma, jest dłuższa od cywilizacji, które istnieją. A nasze przeświadczenie, że jesteśmy niezniszczalni, wydaje mi się być zgubnym i wydaje mi się wynikać z takiego momentu w historii europejskiej cywilizacji, kiedy rzeczywiście była ona absolutnie przepotężna. Ale tak jak cywilizacyjna była stawka starcia z ekspansją islamu w VIII wieku i zatrzymanie islamu, czy to w Konstantynopolu z jednej strony, czy pod Poitiers z drugiej strony. Tak jak kompletnie inaczej mogły przecież potoczyć się losy Europy, gdyby Mongołowie nie musieli zatrzymać swojej ekspansji. Z europejskim porządkiem politycznym mogło stać się to samo, co w dalekiej Azji, na Bliskim Wschodzie. I widzimy, co stało się, widzimy zalążki tego, co mogłoby stać się stałym europejskim kontynentem, po tym, co dzisiaj też dzieje się na wschód od naszej granicy. Bo to przecież destrukcja Rusi Kijowskiej umożliwiła powstanie nowego ośrodka władzy z centrum w Moskwie, który zbierał trybut dla mongolskich panów. I tak jak cywilizacyjna była stawka starcia, w którym istotną bardzo rolę odegrała właśnie nasza ojczyzna. Inaczej mogłaby wyglądać europejska cywilizacja, gdyby w wyniku ataku na Wiedeń z 1683 roku Turcy nie byli kulturą na obrzeżach europejskiej cywilizacji, ale przebili się do samego jej serca. Wszystko mogłoby potoczyć się zupełnie inaczej. Oczywiście historię opowiadamy z punktu widzenia tego, co się już stało. I przez to mamy taki zły nawyk, by myśleć, że skoro tak się stało, to znaczy, że tak musiało się stać, że to jest oczywiste, że w ten sposób wyglądała historia ludzkości. Otóż wydaje mi się, że w nadchodzących czasach, i to wcale nie odległych, ze względu na wyzwania migracyjne, demograficzne, ale przede wszystkim ze względu na dość oczywiste przesunięcie się środka ciężkości gospodarczego oraz technologicznego środka ciężkości globu, z daleka od Europy, musimy brać pod uwagę czas, w którym nie tylko europejskie idee rozprzestrzeniają się po świecie, ale w którym też Europa jest przestrzenią, wobec której, która doświadcza ekspansji również idei z zewnątrz. I oczywiście takim nieodzownym elementem, takim punktem odniesienia dla całej cywilizacji zachodniej, tym europejskiej, jest Cesarstwo Rzymskie. Kiedyś na kanale analizowałem Frycza Modrzewskiego i to, co pisał na temat, jaki był stosunek ludzi sprzed 500 lat, strategiczne spojrzenie ich na Ukrainę. Bardzo ciekawa sprawa, ponieważ to spojrzenie jest bardzo podobne do tego, które dzisiaj realizuje polskie państwo. Ale w każdym razie chodzi mi o to, że gość wszystko uzasadniał znajomością antycznego kontekstu czy historii Rzymu. Rzym jest wszędzie dzisiaj obecny również w kulturze Zachodu. Jeśli państwo będziecie mieli okazję zobaczyć Waszyngton, to jest miasto, które krzyczy, że my jesteśmy nowym cesarstwem rzymskim. Od kolumn przez cały jak to miasto jest zaprojektowane, jak ono ma wyglądać. Zresztą zastanawialiście się kiedyś nad fabułą Gwiezdnych Wojen? Republika, która upada i przekształca się w zarządzane przez imperatora centralnie dyktatorsko imperium? Brzmi to trochę znajomo, prawda? I kiedy zapytałbym państwa, kiedy upadło Cesarstwo Rzymskie, to część od razu powiedziałaby, że w wieku V, a część zapytałaby, a które cesarstwo? I mówię o tym, ponieważ myślę, że nie w naszej opowieści na temat tego, czym jest Europa, naszej zachodniej, z punktu widzenia zachodniego Europejczyka, wpisanego w kontekst łaciński, bardzo mocno nie doceniamy tego, że 1000 lat dłużej przetrwało Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, Bizancjum. 1000 lat to jest kawał czasu w każdej kategorii, jeśli chodzi o rozumienie ludzkie, o czas trwania historii. I wydaje mi się, że taka pełniejsza inkorporacja perspektywy bizantyjskiej do perspektywy Zachodu, bo to jednak było Cesarstwo Rzymskie, chrześcijańskie, ono bardzo by pomogło kulturowo i pomogłoby w edukacji, pomogłoby lepiej zrozumieć nam procesy, których doświadczamy. Czyli na przykład lepiej byłoby człowiekowi Zachodu, czy łatwiej byłoby człowiekowi Zachodu zrozumieć Bałkany Zachodnie w Unii Europejskiej, Ukrainę w Unii Europejskiej, gdyby znał kontekst Bizancjum, gdyby
gdyby ten kontekst był przed nim, gdybym miał szansę się z nim szerzej zaznajomić. Więc nie ma tutaj oczywiście dzisiaj przestrzeni, by mówić o tym szerzej, ale chciałbym Państwa zainteresować tym tematem. Są fantastyczne lektury na temat historii Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego i myślę, że warto przyjąć dziedzictwo również Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego na poczet europejskiej naszej cywilizacji na zachodzie naszego kontynentu, bo ten podział w wielu wypadkach, ten podział, który w tym kluczowym aspekcie, o którym zaraz powiem, ma 1000 lat, przestał już istnieć. A ten kluczowy aspekt to była granica cywilizacyjna na granicy Polski. Kiedy Polacy przejmowali chrześcijaństwo i kiedy Ukraińcy, czy Rusini, powiedzielibyśmy poprawnie, przyjmowali chrześcijaństwo, było to jeszcze to samo chrześcijaństwo. Tylko parę dekad później wielka schizma doprowadziła do rozpadu Kościoła na dwie części, które rezonowało w historii naszego państwa przez setki lat. I mówię o tym po to, ponieważ myślę, że warto zauważyć, że nie ma absolutnie żadnych napięć na polu religijnym między Polakami a Ukraińcami dziś. Łatwo, czy stosunkowo łatwiej mówi się o tym, jakie są problemy, z czego wynikają problemy, co jest widoczne, a myślę, że czasami warto też zastanowić się nad tym, czego nie ma. To znaczy, konflikt na polu właśnie tego, jaka religia, w jaki sposób ma być wyznawana, był podstawową osią sporu między dzisiejszą Polską a dzisiejszą Ukrainą przez setki lat. To doprowadziło do, było jednym z istotnych powodów upadku I Rzeczpospolitej. I to można rozszerzyć na całą Europę. Myślę, że łatwo przechodzimy do porządku dziennego nad faktem, że nie ma dzisiaj w Europie sporów na polu religijnym. To wydaje nam się bardzo oczywiste. Ale pamiętajmy, że jedne z najkrwawszych wojen w historii naszego kontynentu toczyły się właśnie na tym polu. To po pierwsze. A po drugie, że to w stosunku do innych regionów świata po prostu nie jest oczywiste. I warto to zauważyć, ponieważ to burzy często bariery, które istniały między jakimiś ludźmi przez setki lat. I przez to, ponieważ religia była podstawowym wyznacznikiem poczucia tożsamości, wyznaczały również granice polityczne. Oczywiście ten kontekst chrześcijański jest nieodzowny, jeśli mówimy o szerszym kontekście kulturowym naszej cywilizacji. I on też był okazją do wspólnych europejskich działań, jak na przykład wyprawy krzyżowe. I wyprawy krzyżowe to jest jeden z takich tematów, który wydaje się być gdzieś na poboczu historii Polski, prawda? Jakby, bo może się wydawać Państwu, że mówię tutaj o jakichś rzeczach, które często nie mają bezpośredniego związku z naszym losem tutaj, nad Wisłą i Wartą. Tylko to przecież istnienie państwa niemieckich krzyżowców, którzy szukali nowego powodu do tego, by istnieć, doprowadziło do tak potężnych zmian w naszym regionie, jak pierwsze związki Polski z Wielkim Księstwem Litewskim, które akurat ze względu na to, że wcześniej te tereny Rusi zdewastowali Mongołowie, było w fazie największego terytorialnego rozrostu, co w konsekwencji doprowadziło do powstania największego w historii państwa ze stolicą w Polsce. To znaczy, no, polskiego państwa, bo w ten sposób. Więc tak, no, do tego doprowadziły pośrednio również w pewien sposób wyprawy krzyżowe. Wyprawy krzyżowe, które też zresztą były, można powiedzieć, czasami metodą dyscyplinowania europejskich narodów, bo przecież na tym samym soborze w Konstancji, na którym przełomowe tezy dotyczące prawa międzynarodowego wygłaszał Paweł Włodkowicz, spalono również Jana Husa, no i na Czechów wysłano ładnych parę krucjat, by ich bunt stłumić. Ale chociaż bardzo, bardzo przyjemnie biegnie się z Państwem przez losy naszego kontynentu, muszę niestety mocno przyspieszyć, żeby powiedzieć, bo jak powiedziałem, chciałbym szybko przejść do współczesności, tylko nieco zagłębiłem się w dygresję. Szanowni Państwo, upadek Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego, znowu, jak było istotne, zapoczątkował całą kaskadę
wydarzeń, które doprowadziły do tego, że Europejczycy odkryli, czy dotarli do wybrzeży Ameryk. I tutaj mamy znowu ten przykład tego, w jaki sposób często opowiadamy o historii, bo często historia opowiadana jest w taki sposób, jakby to było absolutnie naturalne, że upadek Konstantynopola prowadzi do odkrycia Ameryk. To nie był najbardziej prawdopodobny bieg wydarzeń. Jeszcze jak weźmiemy pod uwagę to, jak podboje Ameryk wyglądały, jak wyglądały działania Pizarra czy Corteza, to urzeczywistnił się bieg wydarzeń, który naprawdę nie był bardzo prawdopodobny. To wcale nie Europejczycy musieli dotrzeć pierwsi do wybrzeży Nowego Świata, ale dotarli, tak się wydarzyło. W ciągu kilku pokoleń umarło w wyniku epidemii nawet 90% ludności obu Ameryk i kontynenty stały się przestrzenią terytorialnej ekspansji Europejczyków, którzy zyskali wielką przewagę nad wszystkimi innymi miejscami na Ziemi. A tak naprawdę był to dopiero początek, ponieważ na ten proces nałożył się drugi kluczowy fenomen dla powstania świata, w którym wydaje mi się cały czas jesteśmy ukształtowani, my wszyscy. I to była oczywiście rewolucja przemysłowa. Przez całą historię ludzkości. Oczywiście były miejsca, które były lepiej rozwinięte od innych. Oczywiście, że tak. Ale mimo wszystko całą energię, jaką ludzie mieli do dyspozycji generalnie, to była energia, która wynikała z pracy ich mięśni, optymalnie z pracy nie moich mięśni, ale państwa. To znaczy z tego też w dużej mierze wynikał nieodzowny w historii całej ludzkości niechlubny fenomen niewolnictwa, ewentualnie z pracy mięśni zwierząt, ewentualnie z możliwości ujarzmienia chociażby w jakiś minimalny sposób energii płynącej z dzisiaj powiedzielibyśmy odnawialnych źródeł energii, z wiatru, ze słońca czy z wody w postaci żagli, spływu rzeką czy młynów. Podstawowe narzędzia, oczywiście one pozwalały zdobyć przewagę nad innym narodem, innym przeciwnikiem, ale nie była to różnica dramatyczna. Nie była to różnica tak dramatyczna, jak w momencie, kiedy ludzie uzyskali w porównaniu do wszystkiego wcześniej niewyobrażalne właściwie pokłady energii zakopane pod ziemią. W postaci upadłych tysiące czy miliony lat temu paproci. To paliwa kopalne stworzyły cywilizację, w której żyjemy. Czy nam się to podoba, czy nie, ale tak, to industrializacja, masowa produkcja w połączeniu z fenomenem rozpoczętym wcześniej, czyli w połączeniu z globalizacją, pierwszymi falami globalizacji, stworzyły świat, w którym Europa władała wszystkim, czym chciała. To znaczy albo coś należało do europejskich mocarstw kolonialnych, albo było podległe, a jeżeli nie należało i nie było podległe, to właściwie tylko dlatego, że Europejczycy się tym nie zainteresowali. I odnoszę wrażenie, że ten stan kolosalnej nierównowagi, absolutnie abstrakcyjny z punktu widzenia historii ludzkości, w umysłach wielu Europejczyków jest stanem domyślnym rozkładem statusowym tego, jak wygląda świat. Jesteśmy pępkiem świata. To, co jest najbardziej anormalnym, to, co było najbardziej anormalnym stanem, jeśli chodzi o historię ludzkości, bierzemy za coś zupełnie normalnego. I to może okazać się zgubne, jeśli szybko nie uświadomimy sobie, że historia wcale nie musiała potoczyć się w takim kierunku oraz, że zwiększenie stanu równowagi pomiędzy różnymi państwami, cywilizacjami jest dążeniem do czegoś, co było normalne. Kończy się świat, który był wyjątkowo nienormalny pod tym względem. I oczywiście sami my, Europejczycy, zrobiliśmy wiele, by ten status wymknął się Europie z rąk, bo w czasie I i II wojny światowej cała ta moc związana z industrializacją, z masową produkcją została użyta do tego, by masowo zabijać. I tutaj znowu mamy, oczywiście pierwsza i druga wojna światowa jest istotnym elementem historii każdego właściwie europejskiego narodu, ale to jest jeden z tych motywów, z tych elementów historii,
na które my w Polsce patrzymy znacząco inaczej niż w bardzo wielu innych państwach europejskich, ponieważ to pierwsza wojna światowa wywróciła pewną kontynentalną równowagę, a druga była następstwem pierwszej. Z punktu widzenia bardzo wielu narodów, z punktu widzenia geostrategicznej równowagi na starym kontynencie. Tymczasem pierwsza wojna światowa dla Polaków, mimo tego, że ma ten tragiczny wymiar tego, że Polacy walczyli po stronach różnych zaborczych armii, no to kończy się pozytywnie, prawda? Druga z kolei jest czymś katastrofalnym. Obie te wojny, czy druga wojna, druga wojna zakończyła się, została rozstrzygnięta przez już pozaeuropejskie siły, przez pozaeuropejskie potęgi. To znaczy, stary kontynent w ciągu kilku dekad z absolutnie szczytu potęgi został zepchnięty do pozycji, w której o wyniku kontynentalnej wojny rozstrzygnęły z jednej strony Stany Zjednoczone, a z drugiej strony pod względem gospodarczym przede wszystkim, no i oczywiście żywa siła ludzi, którym dysponowali Sowieci, ściągana często z dalekiej Azji. I to nie jest przypadek, że upadek imperiów kolonialnych i taka właśnie i ten moment, ta pozycja starego kontynentu jest jednocześnie początkiem współpracy europejskiej. Bo współpraca europejska to w dużej mierze jest postimperialny europejski projekt. Jest to próba zachowania statusu z przeszłości w świecie przyszłości. Oczywiście potężną rolę w kształtowaniu europejskiej czy zapoczątkowaniu współpracy europejskiej mieli Amerykanie. Plan Marshalla mitologizuje się w Polsce pod tym względem, że przecenia się znaczenie dotacji, które podniosły z gruzów europejską gospodarkę, ale nie to w nim było najważniejsze. Najważniejsze w planie Marshalla było to, że on właściwie obligował do zmniejszania barier gospodarczych między państwami europejskimi. Zresztą u Stanach Zjednoczonych to jest duży nieobecny, tego co do tej pory mówię, ale dlatego, że chciałbym poświęcić im osobny fragment w dalszej części. I współpraca europejska tak naprawdę w bardzo krótkim czasie zaczęła się szybko instytucjonalizować, znaczy z prostej współpracy gospodarczej państw w wybranych obszarach dotyczących wybranych dóbr zaczęła instytucjonalizować się i zaczęła przekształcać się również terytorialnie. Z początku w Europie Karolińskiej, czy do tego początku w Europie Karolińskiej dołączały kolejne państwa. Oczywiście, jak wiemy, po upadku Związku Radzieckiego wśród tych państw były państwa niegdyś będące pod wpływem Związku Radzieckiego i kolejne traktaty Maastricht, Nicea, Lizbona, jak również po tym, co stało się, jak również funkcjonalne zmiany tego, czym jest Unia Europejska poza traktatami, cały czas zwiększa poziom integracji europejskiej oraz sił instytucji Unii Europejskiej. I tak to dzieje się również bez zmian traktatów. To znaczy, to co stało się w ciągu kilku ostatnich lat jest kolosalnym poszerzeniem możliwości instytucji europejskich w odpowiedzi na kryzysy, które spotkały Europę. Unia Europejska nie została stworzona do tego, by zaciągać wspólny dług na poczet odbudowy gospodarki po wielkiej pandemii, ani nie została również powołana po to, by finansować państwo toczące wojnę u granic Unii Europejskiej. To są działania, które Unia Europejska podjęła ze względu na okoliczności. I tych okoliczności będzie coraz więcej. Bo tutaj dochodzimy do tego kluczowego fenomenu, do tego, że Europa będzie podatna na coraz większe wstrząsy wywołane tym, co Europa zapoczątkowała setki lat temu. Bo w zglobalizowanym świecie i w świecie, który się industrializuje, który się dynamicznie rozwija,
Europa z całą pewnością będzie również musiała odpowiedzieć na wiele wyzwań, z którymi nie musiała do tej pory się borykać. W 1960 roku PKB Unii Europejskiej w skali świata to było jakieś 30%. W 2100 roku ma być to około 10%. W tym samym roku, 1960, wedle badań zleconych na zlecenie Parlamentu Europejskiego, europejskie państwa liczyły, czy państwa należące do Unii Europejskiej, liczyły 13,5% światowej populacji, licząc jeszcze z Wielką Brytanią. W 2100 roku będzie to 4% z Wielką Brytanią. Znaczy, jeżeli my liczymy na to, że Europa będzie w stanie zachować status, który znamy z przeszłości, stanowiąc 4% ludzkości, nie będąc już wyjątkowo uprzywilejowanej sytuacji gospodarczej, to jesteśmy mocno naiwni, prawda? Te zmiany będą istotne. Wpływ z zewnątrz na życie Europejczyka będzie coraz większy. Nie ma odwrotu od tej sytuacji, bo sytuacja, w której Europejczycy nie są podatni na tego typu wpływy, była wyjątkiem, a nie normą. I tutaj pojawia się wielkie pytanie. No dobrze, ale czym europejska współpraca w ogóle jest? Albo czym ona ma być? Czym ona powinna być? I nie da się tak naprawdę... Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ to zależy od tego, jak patrzymy na, z jakiej perspektywy patrzymy na współpracę europejską i w jakim momencie patrzymy na współpracę europejską, która cały czas ewoluuje. Jeśli dzisiaj ktoś miałby powiedzieć, czym jest współpraca europejska i miałby to ktoś zrobić 10 lat temu, to odpowiedź byłaby skrajnie różna. Zobaczymy, co będzie za 10 lat. Jednak chciałbym zaszczepić u Państwa to przeświadczenie, które... Oczywiście ja nie bagatelizuję tego wpływu nastrojów pacyfistycznych, czy właśnie tego, że nie chcemy już wojen w Europie, albo tego całej tej pozytywnej opowieści o współpracy europejskiej, która jest i która jest w dużej mierze również prawdą. Ale chciałbym zaszczepić jednak u Państwa tą myśl, że to w dużej mierze jest mimo wszystko małżeństwo z rozsądku. Że to jest racjonalne, że to również jest racjonalna kalkulacja strategiczna, a nie tylko piękna opowieść. Oczywiście to, czym jest, czym będzie współpraca europejska, będzie się rozgrywało, to zadecyduje się, czy to cały czas decyduje się, nieustannie decyduje się za pośrednictwem wiecznego przeciągania liny na kilku kluczowych obszarach. W kilku kluczowych obszarach tego, czym ma być, jak ma być definiowana Unia Europejska, czy czym ona tak naprawdę jest. Jednym z podstawowych podziałów, o którym zbyt mało mówi się w Polsce, jest podział na linii północ-południe. Ten podział w sposób bardzo, bardzo głęboki został, on unaocznił się, on został zaprezentowany podczas ostatnich negocjacji budżetowych. I tutaj ja przyznam, że mam problem z tym, jak definiować ten spór, bo on bardzo często jest spłycany do takiego poziomu, no, południe Europy, bardziej zadłużone, dąży do tego, by rozwiązania finansowe, szczególnie te, które zakładają zaciąganie kolejnych pożyczek, były uwspólnotowiane ze względu na to, no właśnie, że są mocniej zadłużone i że chcą korzystać z większej zdolności kredytowej, z większych możliwości, w tym z większej wiarygodności na rynkach finansowych państw północy. Z kolei państwa północy powstała taka grupa skąpa czwórka w czasie ostatnich negocjacji budżetowych. A to są państwa, które mówią państwom południa, że nie, bo macie naprawić własne systemy podatkowe, bo źle wydajecie pieniądze, bo wasze systemy emerytalne są do niczego, tak się nie da i tak dalej. Tylko to jest właśnie spłycanie tego sporu, ponieważ, szanowni państwo, dziś na poziomie Alp między północą a południem naszego kontynentu istnieje głębszy podział. On dotyczy fundamentalnego spojrzenia na życie, na stosunek do państwa, na priorytety, jakie mamy w życiu, na podejście do pracy, na to, jak spędzamy wolny czas. Byliście na południu Europy, byliście pewnie na północy Europy i ten podział jest głębszy, prawda? On jest bardziej kulturowy. I funkcjonowanie tak różnych mentalności w jednej rzeczywistości
prawno-ekonomicznej musi budzić napięcia. I napięcia budżetowe są efektem kulturowych różnic, a nie kulturowe różnice są w jakiś sposób tylko pośrednią czy poboczną częścią tych różnic wynikających ze stanu finansów publicznych danego państwa. Max Weber ponad 100 lat temu pisał o tym, że to duch protestantyzmu zapewnia sukces rozwoju kapitalistycznej gospodarki. I oczywiście te jego teorie są mocno krytykowane dzisiaj, ale mówię o tym państwu, no bo on pisał to w sytuacji, kiedy nie było Unii Europejskiej, a jednak kulturowe różnice między północą a południem kontynentu były dla niego bardzo widoczne. On uzasadniał je akurat wiarą. No, dla nas oczywiście nawet istotniejszym podziałem jest ten na linii wschód-zachód. I on wynika w dużej mierze oczywiście z dramatycznej rozbieżności poczucia zagrożenia. Państwa wschodu kontynentu zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej nie traktują, to nie jest zagrożenie dla naszego modelu funkcjonowania gospodarki, dla porządku społecznego wynikającego właśnie ze stabilności naszego państwa pod względem gospodarczym. To jest zagrożenie bezpośrednie. Zagrożenie dotyczące naszego bezpieczeństwa w sposób jak najbardziej bezpośredni. Tego zagrożenia nie ma na zachodzie kontynentu, bo być nie może. Gdyby między Polską a Ukrainą istniało 40-milionowe państwo, zakładam, że też nie spieszylibyśmy, żeby w pierwszych miesiącach wojny wysłać większość naszych czołgów na front. Bo inne byłoby nasze poczucie bezpieczeństwa. Więc nie chodzi mi o to, by mówić że o tym, że zachód Europy jest zły, bo nie myśli o Rosji w taki sam sposób jak wschód kontynentu. To jest w dużej mierze rzecz bardzo mocno naturalna. Tym bardziej, że dla zachodu kontynentu Rosja w różnych wersjach swojego istnienia była do tej pory niezbędnym elementem stabilizującym sytuację bezpieczeństwa w naszym kontynencie. Często, zazwyczaj kosztem bezpieczeństwa i dobrobytu narodów żyjących w naszej części Europy. I to się właśnie zmienia. Myślę, że absolutnie najbardziej taką fundamentalną zmianą i idącą absolutnie w poprzek tego, co zamierzał Władimir Putin, największą zmianą, jaką osiągnięto w ciągu ostatnich miesięcy, to jest wykucie się mapy politycznej Europy Środkowo-Wschodniej w umysłach ludzi zachodu Europy i zachodu generalnie. Ukraina nie jest nie wiadomo czym, przestrzenią nie wiadomo czyją, nie jest jakby Rosją, tylko jest suwerennym państwem. Jest narodem walczącym o swoją niepodległość. To jest dramatyczna zmiana. To jest dramatyczna zmiana. Z perspektywy historycznej to jest dramatyczna zmiana i z perspektywy również tego, czym jest integracja europejska. Bo integracja europejska w tym sensie osiągnęła coś niebywałego. To znaczy Unia Europejska, jak również NATO. To państwa, to narody będące na obrzeżach Unii Europejskiej bardzo chcą dołączyć do Unii Europejskiej. Na tym, że sztuką jest osiągnięcie takiego, stworzenie takiego modelu, tak atrakcyjnego modelu cywilizacyjnego, którego rozszerzenie terytorialne polega na tym, że wszyscy walą drzwiami i oknami, bo chcą dołączyć do tego elitarnego, bogatego klubu państw. To jest naprawdę sztuka. Tak imperia się w ten sposób nieczęsto rozrastają. Imperia czy organizmy polityczne. Bo przy wszystkich tych problemach, przy wszystkich wyzwaniach, które czekają nas w przyszłości, pamiętajmy o tym, nie możemy o tym zapomnieć, że dobrobyt i bezpieczeństwo, które wiąże się z członkostwem w instytucjach świata zachodu, jest czymś w skali globu naprawdę fantastycznym. I w tym miejscu chciałbym wszystkich państwa serdecznie zachęcić do tego, żebyście podróżowali. Jesteście w wieku, w którym to jest łatwe, stosunkowo przystępne. Nie potrzebujecie super wiele często, a to naprawdę czasami potrafi otworzyć oczy.
zobaczenie nędzy, biedy, poczucie jakiegoś braku bezpieczeństwa na takim podstawowym poziomie pozwala inaczej spojrzeć na to, co dzieje się również w ramach Unii Europejskiej. To ten brak poczucia bezpieczeństwa, tego braku poczucia bezpieczeństwa nie trzeba szukać daleko. To jest wielki przywilej i to jest fantastyczne szczęście, że możemy kształcić się, możemy dorastać, możemy żyć i możemy żyć w takich warunkach. Ze względu na to, że to jest niesłychanie atrakcyjna oferta cywilizacyjna, ludzie są w stanie ginąć, by dołączyć do tejże wspólnoty. Oczywiście dzisiaj Ukraińcy walczą przede wszystkim z powodów narodowo-patriotycznych, bez dwóch zdań, ale ten odcień tej walki również o to, by być częścią pewnej szerszej cywilizacji, do której my należymy, jemu się nie da zaprzeczyć, prawda? I on obecny jest nie tylko dzisiaj, ale obecny był przede wszystkim, kiedy ten dryf cywilizacyjny się rozpoczął, czyli w wyniku Euromajdanu. I tak, rozszerzenie Unii Europejskiej, potencjał domknięcia strategicznych granic tego konceptu, on jest szalenie atrakcyjny, jeśli pomyślimy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, o to, czym ona docelowo powinna być, jaki powinna mieć zasięg terytorialny, co powinna skupiać. Czy powinny być narody europejskie, które są wykluczone z tej współpracy? No ale oczywiście to rozszerzenie terytorialne Unii Europejskiej zakłada również podzielenie się dobrobytem i podzielenie się władzą. I w ten sposób dochodzimy do tematu, który musi być poruszony w kontekście jakichkolwiek debat na temat rozszerzenia, czyli systemu podejmowania decyzji w ramach Unii Europejskiej. Bo system podejmowania władzy w ramach Unii Europejskiej, mimo daleko idącego rozszerzenia Unii Europejskiej, nie do końca zakłócił to, czym tak naprawdę w naturze ta współpraca europejska jest, ponieważ to nadal jest Europa Karolińska z doklejonymi kolejnymi częściami. Ponieważ ja mógłbym starać się to w jakiś sposób Państwu opowiedzieć, ale nic nie pokaże tego lepiej niż kalkulator dostępny na stronach Rady Unii Europejskiej, który pozwala zobaczyć, w jaki sposób tworzy się koalicję, w jaki sposób zdobyć większość kwalifikowaną w ramach systemu głosowania w Unii Europejskiej. To zabawa z tym kalkulatorem doskonale pokazuje, że w ramach tego systemu państwa duże i państwa ludne mogą w sposób bardzo łatwy zdominować głosowanie większościowe. Dlatego dzisiaj absolutnie kluczowym sporem jest ten, czy na poczet, czy przy okazji kolejnych rozszerzeń Unii Europejskiej nie zrezygnować z prawa weta. Sprawa weta w ramach Unii Europejskiej w sprawach dotyczących bezpieczeństwa oraz polityki zagranicznej. Do czegoś takiego dążą na przykład Republika Federalna Niemiec, Francja i mają cały szereg racjonalnych argumentów, by myśleć w ten sposób. Z ich perspektywy to jest jak najbardziej racjonalny krok na drodze do usprawnienia podejmowania decyzji politycznych na kontynentalnym poziomie. Z punktu widzenia państw mniejszych jest to w dużej mierze utrata podstawowych atrybutów niezależności państwa. Bo w sytuacji, kiedy do podjęcia jakiejś decyzji trzeba 55% państw członkowskich reprezentujących 65% ludności Unii Europejskiej, 0,3% ludności Unii Europejskiej żyjących w Estonii, nie ma większej wagi, prawda? I ten system podejmowania decyzji ewidentnie jest kontestowany i ewidentnie debata na ten temat jest jedną z istotniejszych dzisiaj w Unii Europejskiej. Nie ma dzisiaj przestrzeni, czy nie ma zgody co do tego, jak ten system powinien wyglądać. Natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że Unia Europejska w przyszłości, również jeśli chodzi o system podejmowania decyzji, prawdopodobnie nie będzie tym, czym jest dzisiaj. No, alternatywą dla rozszerzania Unii Europejskiej jest próba politycznego powiązania tych państw, które nie są dzisiaj w Unii Europejskiej, jakąś formą współpracy mniej
mniej dogłębną, mniej głęboką niż samo członkostwo w Unii Europejskiej. Czymś takim prawdopodobnie jest pomysł Emmanuela Macrona, czyli Europejska Wspólnota Polityczna. Niedawno mieliśmy właśnie szczyt tejże... No właśnie, czego? Bo poza tym, że to jest... Trudno nazwać to formatem, trudno nazwać to organizacją. Nie ma na razie przestrzeni, to znaczy nic poza pełnym członkostwem w Unii Europejskiej tak naprawdę nie będzie prawdopodobnie zadowalało na dłuższą metę państw, które są dzisiaj kandydatami do Unii Europejskiej, z wyjątkiem Turcji, która jest tym kandydatem pewnie, no, nie zamierza raczej dołączyć do Unii Europejskiej, mówiąc wprost. I poza rozszerzeniem Unii Europejskiej, które jest potężnym narzędziem w rękach Zjednoczonej Europy do oddziaływania na swoje otoczenie, Europa ma jeszcze jedno bardzo istotne narzędzie do kształtowania tego, jak wygląda globalny porządek na wielu płaszczyznach. Jest to nazywane brukselskim efektem. I polega to w dużej mierze na tym, że Europa jest zbiorem bardzo bogatych ludzi. Bardzo bogatych ludzi, którzy tworzą rynek, do którego dostęp jest bardzo cenny dla szeregu firm, a poprzez skłonność Europejczyków do regulowania tego rynku, regulacje te rozprzestrzeniają się również i obowiązują często w innych miejscach na Ziemi. I tak na przykład, jeśli zobaczymy na media społecznościowe, to Europejczycy są liderami w regulowaniu mediów społecznościowych, mimo tego, że żadna platforma społecznościowa istotna przecież nie powstała w Europie. I pytanie tutaj pojawia się dość oczywiste. Jak długo Europejczykom będzie się na to pozwalać? Kiedy taka czy inna duża firma powie sprawdzam. Powie sprawdzam w taki sposób, że okej, jeżeli uważacie, że na waszym rynku muszę dostosować się do waszych zasad, to ja wychodzę z waszego rynku. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia, bo to jest rynek bardzo zasobnych ludzi, ale będziemy stanowić 4% ludzkości. Ludzkości, która się cały czas bogaci. Jakby wydaje mi się, że musimy oprzytomnieć. To znaczy sytuacja, w której Europa jest w stanie wyznaczać standardy działania przemysłów, które nie funkcjonują, które nie są tworzone w Unii Europejskiej, nie sądzę, by to była sytuacja, która jest możliwa do podtrzymania na dłuższą metę. Nie sądzę, by Europejczycy mogli skutecznie skodyfikować tego, jak ma działać, jakie są zasady funkcjonowania firm oferujących narzędzia z dziedziny sztucznej inteligencji, nie mając podobnych możliwości, podobnego przedsiębiorstwa, które by kształtowało rzeczywiście te możliwości w sposób praktyczny. No ale dochodzimy w końcu, wydaje mi się, do prawdopodobnie punktu kulminacyjnego, jeśli chodzi o te problemy, które mogą dotyczyć Europy w przyszłości. I to jest podejście do Stanów Zjednoczonych. Czym mają być Stany Zjednoczone w umyśle Europejczyka? Pod bardzo, bardzo wieloma względami, szczególnie tych związanych, szczególnie z tymi, które związane są z tworzeniem jakiejś jednej przestrzeni cywilizacyjnej, Amerykanie bez dwóch zdań są częścią tej samej cywilizacji. Co więcej, o poszczególnych europejskich kulturach, również politycznych, ale również tych dzieł sztuki, kinematografii i tak dalej, no o Europejczykach wiemy znacznie mniej niż o Amerykanach często, prawda? To z ich kulturą, z ich polityką jesteśmy bardziej na bieżąco niż z tym, co dzieje się na Łotwie czy w Słowenii. W stosunku do Amerykanów oczywiście powstała koncepcja propagowana przede wszystkim przez Francję, myśl o autonomii strategicznej starego kontynentu. O tym, że Europa powinna być bardziej niezależna również od swojego amerykańskiego transatlantyckiego sojusznika. To, co wzbudziło największe kontrowersje, jeśli chodzi o niedawną podróż Emmanuela Macrona do Chin, to było właśnie to, że on w pewien sposób zarysował równowagę między podejściem Europejczyków do Chińskiej Republiki Ludowej i do Stanów Zjednoczonych. To znaczy nie wybrzmiała znacząca, istotna różnica między podejściem do
tych dwóch jakże innych przecież państw z punktu widzenia europejskiego kontynentu. I to, czy mają być, czym mają być Stany Zjednoczone w optyce, w umysłach Europejczyków, to jest pytanie kluczowe, ponieważ ono zahacza o właściwie wszystkie te kwestie, które, o których mówiłem w ciągu ostatnich 30 czy 40 minut. Podejście do rozwoju technologicznego, to Amerykanie mają sztuczną inteligencję, latają w kosmos częściej, to prawdopodobnie macie, wielu z Państwa ma w kieszeni urządzenia amerykańskiej firmy, korzystacie z platform społecznościowych stworzonych przez Amerykanów. Kiedy mówimy o podejściu do Stanów Zjednoczonych, tak naprawdę w tle chodzi o to, że, o to, jakie podejście mamy do Stanów Zjednoczonych i do Chińskiej Republiki Ludowej, ponieważ te kwestie zostały ze sobą sprzęgnięte w sposób jednoznaczny przez samych Amerykanów, którzy Chińską Republikę Ludową traktują jako największe zagrożenie dla swojego projektu ładu światowego. To Chiny są największym... Chiny w amerykańskiej strategii bezpieczeństwa narodowego ujęte są jako jedyna, tu przytyczek w kierunku Federacji Rosyjskiej, jako jedyna siła, która ma możliwości i chęć do tego, by zmienić system międzynarodowy. I podejście do Stanów Zjednoczonych jest też związane oczywiście z tymi różnicami na osi wschód-zachód, różnicami w postaci zagrożenia, w postaci poczucia braku bezpieczeństwa, ponieważ patrząc w Polsce na Stany Zjednoczone, nie chodzi nam o to, jakie będzie rozwiązanie na Morzu Południowochińskim, jak powinien wyglądać ład międzynarodowy, albo nie chodzi nam tak naprawdę o spór amerykańsko-chiński, to jest drugorzędne, prawda? Chodzi nam o nasze własne bezpieczeństwo. Chodzi o nasze własne bezpieczeństwo, a nie nasze korzyści gospodarcze, które wiążą się ewentualnie z związaniem Europy z Chińską Republiką Ludową czy ze Stanami Zjednoczonymi. I w tle wszystkich tych procesów i to, że ostatnia rzecz, o której chciałbym Państwu w skrócie opowiedzieć. W tle wszystkich tych procesów następuje największa, najbardziej dramatyczna zmiana w historii gospodarki od rewolucji przemysłowej, bo myślę, że właśnie to spojrzenie takie całościowe, holistyczne, ono w dobry sposób pozwala nakreślić skalę wyzwania, jakim jest rezygnacja z paliw kopalnych. To jest nieprawdopodobne wyzwanie, ponieważ wszystko to, co zostało zbudowane, cały współczesny świat został zbudowany dzięki paliwom kopalnym. Możliwość podtrzymania obecnego standardu życia, obecnego kształtu funkcjonowania rzeczywistości bez paliw kopalnych, to jest wielkie, trudno powiedzieć, czy w ogóle możliwe do zrealizowania wyzwanie. I przyjdzie nam już wkrótce zobaczyć, że aby było to możliwe, przede wszystkim będzie się musiało zmienić nasz cel życia. Nie chcę tutaj mówić o samych kwestiach klimatu, planety, ponieważ nie mam na ten temat absolutnie wystarczającej wiedzy. Natomiast jak najbardziej w tle całej ekologicznej opowieści, czy tego, co związane jest z właśnie rozmową na temat ocieplenia klimatu, odbywa się też bezwzględny wyścig po nowe technologie, które mają umożliwić przejście na niskoemisyjną, zeroemisyjną gospodarkę. I najpotężniejsi gracze, którzy biorą udział w tym wyścigu, przyjęli drastycznie różne strategie. W przypadku Europy, która oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że odpowiada za tam bardzo małe emisji dzisiaj dwutlenku węgla w skali świata, no ale w kategoriach historycznych, kiedy skumulujemy te wyniki, ten wynik będzie już drastycznie inny. Ale w każdym razie w przypadku Unii Europejskiej mamy do czynienia z bardzo prostym i brutalnym w swojej prostocie transferze kapitału. Mamy do czynienia z transferem kapitału z tych przedsięwzięć i z tych postaw, które są emisyjne, na rzecz tych, które są nieemisyjne. Ponieważ w Europie jest w pewnym sensie kozioł ofiarny, na kogo można zrzucić odium wprowadzenia
dość niepopularnej w innych wypadkach decyzji. To znaczy, gdyby to rządy miały wprowadzić system ETS, to nie utrzymałyby się u władzy w większości państw, bo to jest transfer kapitału z rąk pewnego przemysłu na poszczyt innego przemysłu. Dodatkowa opłata tego, co wiąże się z emisją gazów cieplarnianych na rzecz budowy tych możliwości technologicznych, które są czyste. Stany Zjednoczone czy Chińska Republika Ludowa podchodzą do sprawy mocno inny sposób. Przede wszystkim działanie Stanów Zjednoczonych wzbudziło bardzo dużą konsternację na starym kontynencie, ponieważ amerykańskie rozwiązanie, polegające w dużej mierze na dopłatach nie tyle do konsumpcji dóbr związanych z zeroemisyjnością, ale dopłatą do produkcji dóbr związanych z zeroemisyjnością, bardzo mocno może uderzyć również w europejski przemysł, w szczególności motoryzacyjny. I pytanie tutaj właśnie o relacje Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że w Europie naszym wielkim, wielkim, wielkim problemem jest to, że nawet o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, nawet po tym, jak okazały się być gwarantem pokoju przez długi czas, mają parasol ochronny nuklearny nad Europą, po tym, jak ewidentnie to Stany Zjednoczone dyktują szereg rozwiązań technologicznych, cały czas myślimy o relacjach transatlantyckich z punktu widzenia, czego my, Europejczycy, chcielibyśmy od Amerykanów. Jeżeli chodzi o głębokość zaangażowania Amerykanów w Europie, to myślimy, co tam myśli Macron, co myśli nasza część Europy. Myślę, że kluczowe tutaj jest zadawanie sobie pytania, a czego chcą Amerykanie? I z tego punktu widzenia warto patrzeć na relacje transatlantyckie, bo koncepcje powstałe w Europie to jedno, a większość kart w ręku mają dzisiaj Stany Zjednoczone. I rozgrywka dotycząca nowych technologii jest o tyle istotna, ona o tyle otwiera oczy, że Europa dostała w niej gospodarczego kukszańca, ale właściwie przez przypadek, rykoszetem. Bo przepisy, które zostały wdrożone po to, by rywalizować z Chińską Republiką Ludową, przy okazji wywołały, nie wiem czy niezamierzony, ale na pewno nie główny skutek taki, jaki miały wywołać w stosunku do Europy. Co jest kolejnym dowodem na to, że również w tym kluczowym procesie to nie Europa jest środkiem ciężkości rozwiązań gospodarczych, politycznych, technologicznych, a zaczynamy również dostawać rykoszetem, zaczynamy być po prostu konsekwencją działań innych. To, co dzieje się w gospodarce europejskiej, zaczyna być konsekwencją tego, co dzieje się w innych częściach świata, w związku z wydarzeniami, które niekoniecznie miały coś wspólnego, były obliczone na to, by Europie zaszkodzić. I bycie trzecim między Ameryką a Chinami w tym spojrzeniu rysuje się być, to może być bardzo, bardzo niebezpieczna pozycja. I o wszystkich tych fenomenach, o wszystkich tych procesach i przedsięwzięciach i wydarzeniach, o tym, w jaki sposób będzie wyglądała przyszłość architektury bezpieczeństwa naszego kontynentu, która wykuwa się właśnie teraz. Właśnie teraz, w przyszłym miesiącu, mamy szczyt NATO w Wilnie. Kluczowe wydarzenie prawdopodobnie z punktu widzenia dyskusji o kształcie ładu bezpieczeństwa na przyszłość. Dyskusja na temat tego, jak będzie wyglądał proces decyzyjny w ramach Unii Europejskiej. Decyzje dotyczące tego, jak będą wyglądały relacje między północą a południem kontynentu, czyli w jaki sposób będą wyglądały finansowe, ekonomiczne sfery współpracy europejskiej. Oraz oczywiście temu, jak będzie wyglądała przyszłość relacji transatlantyckich, stosunek Europy do Rosji. Wszystko to jest... Wszystko to staram się w swojej pracy na bieżąco Państwu pokazywać. Nie w sposób taki, by skłonić Państwa do tego czy innego poglądu, ale by
postarać się zaprezentować Państwu rzeczywistość tak, jak ją widzę, ale tak jak zaprezentować ją w taki sposób, żebyście sami Państwo mogli ją ocenić. I jeśli jesteście Państwo, jeśli te wszystkie fenomeny, jeśli te wszystkie procesy są dla Państwa czymś ciekawym, inspirującym, a myślę, że to jest coś bardzo ciekawego, bo ma praktyczne, bezpośrednie przełożenie również na kształt naszego życia, to serdecznie zachęcam do tego, by wyruszyć tę przygodę poznawania rzeczywistości razem ze mną. A teraz serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do zadawania jakichś pytań, jeśli tylko Państwo takie macie. Dziękuję bardzo.